Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo, bo z reguły kiedy jesteśmy w Krosinie, nagrywamy w sklepie tam obok. Też tam przejdziemy nagrać, bo mamy bardzo dużo nowości tutaj właśnie w sklepie dla hodowców.pl. Ale teraz tutaj w biurze chcemy pokazać to, co tam byśmy nie mogli w sklepie pokazać, bo jest ma troszeczkę mało miejsca, a mianowicie akcesoria do wyposażenia gołębników. Ja może oddam głos koledze Sebastianowi, bo on powie, co tutaj takiego nowego się pojawiło w ofercie sklepu. Proszę bardzo. Witam serdecznie ponownie wszystkich kolegów. Żeby nie zanudzać, to... Zaczynamy od karmika. Nic nowego, powiedzmy, jeśli tutaj chodzi o rozwiązanie konstrukcyjne, bo tutaj za dużo nie można zmienić. Dołożyliśmy wzmocnienie na środku tak. Z uwagi na to, że no, część hodowców jednak skarży się na to, że przy długości 1,50 m, przy tych długich karmikach, gdzieś to się tam, powiedzmy, rozjeżdża ta jedna półka zawsze, nie? Dlatego jest dołożone tutaj wzmocnienie, sklejka wodoodporna. Mi się wydaje, że tutaj powinno to posłużyć na lata. Taki karmik u nas kosztuje w sklepie 48 zł, 1,50 m długości z tą przydziałką, z tą sklejką. Dodatkowo, to jest już nasz sztandarowy produkt, można dokupić sobie w kwocie 8 zł za metr bieżący, taki wkład do karmika z blachy ocynkowanej, lakierowanej, dopuszczonej do kontaktu ze spożywką. Także można spokojnie sobie taki karmiczek zamówić. To jest wkład, który tutaj właśnie, o, tak, pokażemy, jak on wchodzi, żeby każdy wiedział. To nam tutaj zapewnia możliwość bezproblemowego wyczyszczenia, nie namnażają się grzyby, jakieś patogeny różnego typu. Także wyjmujemy, czyścimy. Ja to sobie myję najczęściej wodą z octem. Najprostsza rzecz, woda z ludwikiem, jak to tam woli, nie? Ale tutaj już zapobiegamy właśnie namnażaniu się grzybów, bakterii przy stosowaniu jakichś posypek. Powiedzmy, czy też powiedzmy, co chodzi, oleje. Często właśnie tak, oleje, właśnie tak, najgorsze maślanki. Oleje, maślanki, jogurty. I one zostają jak, na drewnie. Jak jest na dole ta sklejka, nie daj Boże, jeszcze to jest jakaś sklejka tam słabszej jakości, no to to wszystko, powiedzmy, wchłania, no i oddaje później... Po miesiącu, po dwóch tygodniach, trzech tygodniach używania, to już widzimy pleś, zaobserwować pleś, no rozrasta się. Trujemy tam te gołębie, nie? 8 zł metr bieżący, my te wkłady dorabiamy też na karmiki, które już istnieją, czyli koledzy, jak mają inne długości, można do nas zadzwonić, podaje hodowca wymiar i my pod ten wymiar te wkłady doginamy. 8 zł metr bieżący nie jest cór, a... Cena brutto. Cena brutto, cena brutto, a na pewno zaoszczędzi to kolegom dużo kłopotu. Nie? Tutaj mamy teraz kolejny produkt, to jest taki produkt, który my widzieliśmy w innym wykonaniu, natomiast teraz widzę, ono się całkowicie zmieniło. Ja powiem, że kiedyś taki sam produkowałem, tylko że ja nie byłem tak zaawansowany technologicznie, jak tutaj kolega Sebastian, jego firma, że tak powiem, ale koncepcja jest dokładnie ta sama. Tutaj widzę, wszystko wykonane jest praktycznie ze sklejki, tak? Koncepcja ta sama, dziękuję koledze Krzysztofowi za przekazanie nam tutaj patentu. Bardzo fajny, bardzo się sprawdził. Zmodyfikowaliśmy troszeczkę po konsultacjach też z hodowcami. No i tak, powiedzmy, cały czas próbujemy coś zmieniać, poszukiwać tutaj różnych rzeczy. Co się zmieniło? Na pewno zmienił się ruszt, który jest w środku. Pokażmy. W tej chwili jest to na grubszym oczku troszeczkę. Wtedy nie ma problemu właśnie z wypadaniem kału. Tak, z kału zatowany. Przelatuje nam tutaj do tej szufladki, która jest też wykonana tutaj z blachy. To można piętrować, czyli spokojnie takie trzy klatki na siebie. No bo popatrzmy, właśnie mamy te tutaj blokady przygotowane. Także dajemy kilka klatek do góry. Tutaj mamy karmik, który obsługujemy z zewnątrz. Pokażmy jeszcze te wkłady przy okazji, jak jesteśmy przy karmiku. Tutaj mamy wkłady, do których lejemy wodę, karmę, grip. Wodę, karmę, grip. I wsadzamy od sobie. Tutaj ten przezroczysty, przezroczysty kawałek tutaj elementu jest. To jest kawałek elementu. I tam gołąb. Chociaż widzicie, to w ogóle nie jest jeszcze, bo tak optycznie się zrobiliśmy. Optycznie dla hodowcy bardziej. Ale gołębie tam moment sobie radzą wspólnie, no wiedzą, o co chodzi. I co najważniejsze, nie wyrzucają karmy właśnie. Nie wyrzucają karmy. Nie chowaj, jeszcze mam jedno pytanie. Bo... Nie mamy kłopotu z obsługą tego, bo tylko wykładamy tutaj, to jest... Czyli taka... możemy żonie zostawić, albo ewentualnie laikowi innemu, możemy, który po prostu... Możemy, jak boimy się, to nawet możemy to zakluczyć. Tak, zakleić. Zakleić. Tak. A z zewnątrz i tak damy imię. Także też... fajna klateczka. Cena to jest, no tutaj jest troszeczkę wyższa, bo to jest 189 zł za sztukę. Z tym, że ona jest już z tym karmikiem właśnie segmentowym i z tym wkładem. Z rusztem, bo jeszcze mówiliśmy o tym. I z tym wkładem. Bo tak mamy, zobaczmy, bo tutaj jeszcze co ciekawe, bo koledzy by mogli zwrócić uwagę, że na takiej długości, na takim tym, taki ruszt będzie się uginał, ale tutaj on jest tak skonstruowany fajnie, że po wygięciu otrzymujemy właśnie dużą stabilność na długości, czyli nie ma problemu z tym, że on tam będzie się odkształcał i to będzie jak się zwalniał. Nie, właśnie przetestowaliśmy to, dlatego jest z dwóch elementów, żeby wzmocnić tutaj przez to zagięcie, wzmacniamy ten już, dlatego jest wykonany z dwóch elementów. Łatwiej by to było w jednym,
ale mogłoby powstawać jakieś zagięcie. Tutaj jeszcze pokażmy, tak, bo mamy tą karmik, to jest wyposażenie, mamy ten róż, ktoś tak. konstruuje różne rzeczy, wiesz, to nie są to tanie rzeczy, ale wyciągnijmy jeszcze ten wkład na dole czasu. I to jest z blachy, widzę, też wykonane. To jest z blachy, także szufladka, czyszczenie też odbywa się wtedy z zewnątrz, podchodzimy, wysuwamy, zgarniamy. Znaczy nie, możemy nawet wyciągnąć, to całkiem wysypać, obrzuć, umyć. Tak, i to jest powiedzmy produkt, który będzie nam służył też na lata, bo to jest sklejka wodoodporna, tak jak tutaj widać, powinno to naprawdę być bardzo ten długowieczny produkt, że tak powiem. To nie jest zrobione na chwilę, żeby no i mamy pewność, jak kupimy tutaj powiedzmy ten produkt, no na moje oko to naprawdę długo nam posłuży. Mówię, parę jak mamy, to też mamy właśnie dzięki temu pewność, to troszeczkę nie parujemy takich głębi, które nie są wartościowe, to tutaj cenie ona nam się podejrzewam zrekompensuje. Właśnie o to chodzi, że coraz droższe gołębie też koledzy kupują, a nie zawsze powiedzmy jest możliwość gdzieś tam wstawienia boksów większych, nie? Bo nie każdy ma taką możliwość, żeby nastawiać boksów. To jest alternatywa dla boksów. Jest dosyć duża ta klatka, także gołębie czują się swobodnie. Zawsze można z tej klatki je wypuścić, żeby sobie gdzieś tam polatały. Powiedzmy, tu a mamy pewność parowania, nie? Tak, tutaj z boku sobie tam je wkładamy, wykładamy, a pewność parowania 100%. Dobrze. To jest ten drugi produkt, który mamy z tych akcesoriów. I tutaj mamy jeszcze, tutaj może z tej strony przejdę, mamy jeszcze taki bardzo ciekawy, to może przestawimy, o, tak, taki tutaj, segment. Tutaj no, nic odkrywczego. Ale bardzo fajna klatka rozkładowa, powiedzmy, na wysokim ruście. Tak. I róż też jest tak samo wygięty. Dokładnie, widzę. Tak samo wygięty róż, tu jest z jednego elementu, bo tutaj w zupełności wystarczyło z jednego elementu. Tutaj rameczka taka łamana. Zamykaną, łamaną. Tutaj bez problemu można sobie to w różnych pozycjach. To też oczywiście zamykane na czas parowania, tam to możemy sobie zamknąć jedno, drugie. I co najważniejsze, zrobiliśmy to w ten sposób, żeby można to było wysyłać bez problemu z wysyłką tak dużych elementów. Jest to podzielone na pół i jest możliwość wysyłki tego elementu. Całej szafy, ona kosztuje u nas 260 zł brutto łącznie z wysyłką. Także zapakowana do samodzielnego montażu oczywiście, złożenia, ale jest możliwość wysyłania, bo tak dużą, powiedzmy tak duży element to tutaj zawsze poczta nie przyjmie, kurierzy też i to często gdzieś tam zdarzało się, że było uszkodzone. A tutaj podzieliliśmy to na pół, koledzy mogą sobie to złożyć, 260 łącznie z przesyłką. Z wysyłką. I też widzimy, tylko ten już tutaj macie, widzę, to tyle, że jest emaliowany, a tam ten róż, który był w tamtej klatce, jest ocynkowany, ale chyba na cenę nie wpływa. Dwa różne modele, ale to nie wpływa. To nie, tak jak po prostu producent to wykorzystał. Pokażmy się tą szufladę, bo tu jest jeszcze właśnie wysoki róż. Ta szuflada, o. Naprawdę na wysokim róście tutaj, o, także... Tu sobie możemy też, tylko tutaj już jest nie z blachy, tylko jest z klejki. Nie z blachy, no bo też są jakieś, ograniczają jak gdyby no, hodowców finanse. No i staramy się gdzieś dopasować te produkty tak, żeby były gdzieś tam na każdą kieszeń, nie są to tanie rzeczy. Ale z kolei mówię, można to wysłać, jak gdzieś ktoś nie ma dostępu, czy chciałby sobie zażyczyć, fajnie to wygląda i bardzo funkcjonalne. Bardzo funkcjonalne. Czyli widzimy te nowości, które zaprezentowaliśmy, przypominamy. Karmik, cena 48 zł, 189 zł ta klatka. I ten segment regał 260 zł wraz z wysyłką. Także bardzo dziękujemy, do zobaczenia i zachęcamy do zainteresowania się tymi tutaj produktami, które firma dla hodowców, sklep dla hodowców.pl przygotował na ten sezon dla naszych kolegów. I koleżanek. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Dobry lot. Do zobaczenia. Dobry lot.